przed nami montaż wózka Julii 3 w 1. Oto elementy zestawu. Tylna oś z hamulcem, rama, folia przeciwdeszczowa, koła, elementy mocujące koła, pałąk zabezpieczający, siedzisko gondola 2 w 1 z pasami bezpieczeństwa, pręt, daszek, uchwyt na kubek, pokrowiec na nóżki, adaptery do fotelika samochodowego i fotelik Ming. Aby rozłożyć ramę, odchylamy przycisk blokady na boku rączki i podnosimy ramę do góry, aż usłyszymy klik. Teraz montaż tylnej osi z hamulcem. W otwory osi wsuwamy wolne końce ramy, aż usłyszymy klik. Dźwignia hamulca znajduje się od strony rodzica. Montaż tylnych kół. Nasuwamy koło na wystający element tylnej osi. Następnie montujemy zawleczkę, plastikowy kapsel i czarną zawleczkę maskującą. Każdą dociskamy. Tak samo postępujemy z drugim kołem. Przednie koła wystarczy wsunąć, aż usłyszymy klik. Aby je wyciągnąć, wciśnij ten przycisk i pociągnij. Tylne koła zdemontujemy jedynie wraz z osią. Wciskamy trzpień blokady i wysuwamy oś z ramy. W trudnym terenie przednie koła można zablokować, przesuwając te dźwignie. Aby zwolnić blokadę, cofamy dźwignię. Aby zahamować, wciśnij pedał. Odblokujesz hamulec, podnosząc pedał do góry. Czas na montaż gondoli. Bierzemy pręt i wciskamy w te otwory na ramię gondoli. Po zamontowaniu pręt powinien być w takim położeniu. Teraz zabezpieczamy pozycję pręta za pomocą nap. Zwalniamy klamrę oparcia. Układamy dno. W gondoli musimy usunąć pasy. W tych pięciu miejscach przepychamy plastikowe zaczepy. Następnie odwracamy gondolę i wyciągamy pasy. Czas zamontować gondolę na stelażu. Wsuwamy gondolę w odpowiednie otwory. Klik i gotowe. Montujemy ją przodem do rodzica. Czas na montaż daszka. Zaczepy daszka wsuwamy w mocowania na ramię gondoli. Następnie zapinamy zamek wokół gondoli. Montujemy pałąk zabezpieczający. Wystarczy go wsunąć w te otwory. Aby go usunąć, naciskamy tu. W zestawie znajdziesz także pokrowiec na nóżki. Nasuwamy go na gondolę i zapinamy napy po obu jej bokach. Górną część osłonki możemy owinąć wokół pałąka i zapiąć. Lub zamocować na daszku. Folię przeciwdeszczową nasuwamy na daszek i ramę. Uchwyt na kubek zaczepiamy po lewej stronie wózka. Czas zmienić gondolę w spacerówkę. Wciskamy przyciski na bokach i wyciągamy gondolę. Spinamy dwie klamry pod siedziskiem. Ważne! W spacerówce montujemy pasy bezpieczeństwa. Wsuwamy zaczepy przez otwory i przeciągamy je z tyłu tak, aby były dobrze zabezpieczone. Poprawnie zamontowane pasy wyglądają tak. Można je przepiąć w dwóch pozycjach w zależności od rozmiaru dziecka. Siedzisko wsuwamy w otwory na stelażu i ściągamy pas na oparciu. Siedzisko ma trzy pozycje regulowane dźwignią na rączce. Siedzącą, półleżącą i leżącą. Można je też ustawić przodem do rodzica. Czas na montaż fotelika.
ściągamy siedzisko, montujemy adaptery i fotelik przodem do rodzica. Nad dzieckiem możemy rozciągnąć osłonkę, aby zdjąć fotelik z ramy. Naciśnij przycisk w adapterach po obu stronach i wyciągnij go. Naciśnij ten guzik, aby wysunąć adaptery z fotelika. Poszycie siedziska gondoli można prać. Zdejmujemy je przy zdemontowanych pasach bezpieczeństwa, pałąku i daszku. Następnie odpinamy napy mocujące pręt. Rozpinamy zamek wokół stelaża. Wciskamy zatrzaski na bokach siedziska gondoli i wysuwamy rurkę z materiału. Na spodniej stronie poszycia odpinamy rzepy i wyciągamy usztywnienie pleców i siedziska. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Ważne! Rowek w rurce powinien być w górnej części gondoli. Wózek składamy w następujący sposób. Zdejmij siedzisko, wciśnij jednocześnie blokadę na rączce i przycisk, pchnij rączkę w dół. Po złożeniu rama ma blokadę na boku. Tyle o Julii. Miłego używania!